18 minut nam zostało, nisko kłaniam się Państwu po przerwie, 18 minut nam zostało do 22, czyli do Kożuszka. Proszę Państwa, naszym gościem, tak jak napowiadałem, jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dobry wieczór, panie pośle, czy my się słyszymy, czy my się widzimy? Słyszymy się, widzimy. Dobry wieczór panu, witam Państwa. Gdzie ja pana złapałem tym razem? Warszawa, stolica Polski, miasto nieujarzmione. Stąd te Białoczerwone. A, to ja zapytam o to, dobrze? O powstanie, bo dzisiaj podczas inauguracji obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda powiedział, że powstańcy walczyli o zasady, o odzyskanie wolnej, niepodległej ojczyzny. Ta wolna Polska była warta tego, by iść z Wisami na Tygrysy. Przecież wiedzieli, że idą na pewną śmierć, a mimo to była tego warta. Tak bardzo krótko. Czym dla pana jest pamięć o Powstaniu Warszawskim? Czymś osobistym, bo dotyczy mojej rodziny. Dotyczy także mojego taty, który miał 10 lat, gdy uciekł z domu, który znajdował się przy ulicy Wareckiej w Warszawie, tam teraz jest Kubusia Puchatka, aby pomagać powstańcom. Przeżył powstanie, potem uciekł z transportu, rodzina wylądowała w Pruszkowie. No ale jedna osoba z bardzo bliskiej rodziny naszej, Czarneckich, została zamordowana przez Niemców, nie była powstańcem, była w szpitalu na Woli, w czasie rzezi Woli zginęła. Oczywiście można dyskutować o kwestiach historycznych, sensu powstania i tak dalej. Wszystko jest uprawnione, natomiast dla mnie jest to wielka narodowa sprawa. Mój ojciec zawsze 1 sierpnia, gdziekolwiek by nie był, gdziekolwiek by nie pracował, zawsze przyjechał do Warszawy czcić pamięć powstańców. Myślę, że to jest element takiego nowoczesnego patriotyzmu polskiego, aby pamiętać o tych, którzy szli walczyć o wolną, całą niepodległą Polskę. Pan dosłownie przed chwilą wrócił z Afryki, bo rozmawialiśmy nie tak dawno temu i pan był w Afryce. W ubiegłym tygodniu był taki putinowski przewrót w Nigrze. Najemnicy Wagnera są już w Mali, są w Burkina Faso, w Sudanie. Czy ten zamach stanu w tym Nigrze, czy on się uda pana zdaniem? Tam władzę stracił pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Nigru. Czy dojdzie do interwencji tych innych państw afrykańskich, czym te inne państwa afrykańskie zagroziły tej huncie? Jakie może mieć znaczenie ten przewrót w tym Nigrze dla Europy? Wczoraj ci zamachowcy usłyszeli takie ultimatum, że mają tydzień czasu, żeby było tak, jak było. Co oni zrobią, pana zdaniem? Dobrze, że pan o tym mówi, ponieważ Afryka dla niektórych jest egzotyką, ale w tej chwili świat jest globalną wioską. W Afryce, uwaga, to jest jeden z dwóch obszarów na świecie, gdzie wpływy rosyjskie rosną. Nie maleją, jak w Europie, Azji jednak, czy obu Amerykach, czy Australii. One rosną w Afryce i Arktyce, no, zupełnie drugi biegun. 1000 Wagnerowców w Mozambiku, pan kogo nie wymienił, gdzie skądinąd starli się, rząd ich poprosił, rząd Mozambiku, poprosił ich o to, żeby walczyli z ISIS, z państwem islamskim. Rosjanie tą walkę przegrali, chyba pierwszy raz byłem za ISIS, tak na marginesie. Natomiast no, ich wpływy są, tu można wymieniać także Madagaskar, Republikę Północnej Afryki, Republikę Środkowoafrykańską, a no, oczywiście Sudan, oczywiście jednak także Libię. A Chińczycy robią inaczej. Chińczycy wchodzą mocno gospodarczo, inwestują, pożyczają bardzo chętnie i myślę, że wchodzą w sposób dużo bardziej trwały. No, kopalnie kobaltu, które to 50% światowego wydobycia na świecie, to właśnie Kongo, są w rękach głównie Chińczyków. Natomiast naprawdę to jest ważne, kto rządzi w Afryce i kto ma tam wpływy, zwłaszcza to, że po opublikowaniu ostatniego raportu IMF-u, który to
Goldman Sachs i IMF wspólnie to zrobili. Raport pokazuje, jak bardzo w ciągu najbliższego pół wieku, ja tego nie dożyję, panu życzę, Afryka pójdzie w górę. Nigeria, państwo numer jeden w Afryce, będzie miała w 2075 roku dwukrotnie większy PKB niż Rosja. Więc no to pokazuje, ponad dwukrotnie większy, więc to pokazuje, no, że ten kontynent jest bardzo jest coraz ważniejszy, chociaż obecnie jest to kontynent najbiedniejszy. No, z tymi życzeniami, że ja dożyję, to państwo niezmiernie łaskawy dla mnie. Bo jestem starszy od pana, tylko nade mną pracuje sztab wizażystów po prostu. Ja wiem, że pan zazdrości. Z artykułu opublikowanego w Deutsche Welle wynika, że według Niemców projekt budowy polskiego portu w Świnoujściu nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, gdyż to by szkodziło interesowi Niemiec. No, jak zawsze tam Niemcy krzyczą o tej ekologii, ale wiadomo, że chodzi o to, że ten port w Świnoujściu byłby konkurencją dla Hamburga. Mamy w Polsce takiego polityka, który no, für Deutschland zrobi wszystko, więc ten plan jest zagrożony i zależy od wyników wyborów, bo ja nie wierzę w to, żeby Unia Europejska podjęła jakąś decyzję wbrew interesom Niemiec. Czy w ogóle się kiedykolwiek zdarzyło, żeby Unia Europejska podjęła jakąś decyzję wbrew niemieckiemu interesowi? No, zdarzało się, nie jest to częste, ale zdarzało się. Natomiast no, można sarkastycznie zapytać, a po co nam port w Świnoujściu, skoro mamy... Mamy w Hamburgu, oczywiście. Trawestując klasyka Rafała Trzaskowskiego, tylko że on mówił o żegludze powietrznej, a nie morskiej. Natomiast no, jest stronnictwo niemieckie w Polsce, nie ma co ukrywać. Też historycznie ono istniało dość często, aczkolwiek nawet ci, którzy opowiadali się za bliskim sojuszem z Niemcami, jak Władysław Studnicki, to oni chcieli, żeby Polska była partnerem w tym sojuszu, uważając, że jest główne niebezpieczeństwo ze strony Rosji. Natomiast no, nie byli za tym, żeby Polska była sługą Niemiec, a mam wrażenie, że tutaj o to chodzi, żeby było jak było, czyli żeby Polska była krajem taniej siły roboczej, jak to określa się na zachodzie Europy, krajem, który zawsze mówi tak na każdą propozycję polityczną czy gospodarczą Unii, a więc Niemiec i Francji. To pytanie może brzmieć paradoksalnie, bo chcę zapytać o to, czy niemiecka bieda może być dla nas groźna, ale o co chodzi? Jak informuje niemiecka agencja prasowa, powołując się na dane Eurostatu za rok 2022, około 11,4% Niemców nie stać na pełnowartościowy posiłek składający się z mięsa, ryb lub zamienników białkowych. W skali kraju to jest prawie 10 milionów. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Niemczech powoduje wzrost poparcia dla alternatywy dla Niemiec, dla tej partii AfD. Ta partia staje się drugą siłą polityczną w Niemczech. Więc czy ta niemiecka bieda może być dla nas groźna? Moja teza jest taka, że to, iż Niemcy teraz dołączyły, pewnie taktycznie, pewnie czasowo, do mniejszości blokującej kwestię relokacji migrantów do Polski, Węgry, znowu Polska i Węgry były tymi trendsetterami, tymi prorokami, które wyznaczają kierunek. Dołączyły Niemcy, Austria, to dość często idzie w parze, Holandia, gdzie rząd upadł, ponieważ no właśnie w kontekście problemu imigracyjnego. No i oczywiście Czechy i Słowacja, które, że tak powiem, tak naprawdę chciały to zrobić wcześniej. Przypomnę, że też Czechy nie poparły tej relokacji, tylko się wstrzymały od głosu wcześniej. No ale dlatego właśnie, że tak jak pan powiedział, no, tego typu decyzje podjęto w momencie, kiedy zobaczono, jakie są sondaże, że nie w jednym sondażu, tylko w całej serii sondaży partia niechętna imigracji, eurosceptyczna, a na pewno przeciwna strefie euro, czyli alternatywa dla Niemiec, no, bije na głowę wszystkie trzy partie tworzące koalicję rządową, nie tylko jak dotychczas zielonych czy liberałów, ale także partię SPD, socjalistyczną
partię Olafa Scholza. Więc no myślę, że tutaj po prostu nastąpiło pewne przesunięcie w prawo w kwestii polityki migracyjnej Olafa Scholza, bo on czuje ten już nawet nie oddech, on widzi plecy alternatywy für Deutschland. Jak pisze portal Politico, Parlament Europejski odmówił wszczęcia własnego dochodzenia w sprawie tego, co naprawdę się wydarzyło, postanowił nie zmuszać posłów do Parlamentu Europejskiego do deklarowania ich majątku i nie będzie pozbawiać skazanych posłów do Parlamentu Europejskiego ich złotych emerytur. Pani za chwilę śmignie na urlop, ja jeszcze ten urlop zapytam na koniec, ale ja tak zostanę z tym pytaniem. Czy ja mogę ogłosić, że ta cała wielka afera korupcyjna, szpiegowska i tak dalej w Parlamencie Europejskim, to ona się już definitywnie zakończyła? Na poziomie wymiaru sprawiedliwości na szczęście nie. Tam zmieniono prokuratora, bo okazało się, że pan prokurator, który wsadził do więzienia panią Ewę K. i pana Marka T. i pana Antonio P., nie wsadził pani Marii A., posłanki, europosłanki z Belgii, socjalistki, ale okazało się, że no, być może dlatego nie wsadził. Przeprowadzono u niej sześciu jej domach i biura przez tą rewizję. Okazało się, że dziecko pana prokuratora z dzieckiem pani europosłanki mają jedną firmę. No jakoś tak się złożyło, że on ją oszczędził. Prokuratora odsunęto. Ja wierzę w sprawiedliwości Belgii, jakby to nie powiedzieć. I uważam, że ta sprawa jednak jest rozwojowa. Co do Europarlamentu, no to ja już o tym mówiłem także na antenie TV Republika, że jak na początku tego roku władze Europarlamentu wyznaczyły datę zakończenia prac nad tymi zmianami antykorupcyjnymi na późną jesień tego roku, ale uznały, że te zmiany powinny wejść od lipca przyszłego roku, czyli od nowej kadencji, bo to już wtedy było widać, że jakby to powiedzieć, no nie jest Parlament Europejski frontmanem, delikatnie mówiąc, tych takich jakichś radykalnych cięć, no, których domagała się opinia publiczna. Co pan sądzi na temat tego zagrożenia od strony Białorusi, tutaj mam na myśli tych Wagnerowców, bo to już się stało tematem sporu politycznego. Profesor Piotr Grochmalski ostrzega, że wyszkoleni i uzbrojeni przez Wagnerowców migranci atakujący polską czy litewską granicę, kiedy i Łukaszenka i Putin będą twierdzić, że to nie są ich ludzie, mogą stanowić problem, gdy nasze wojska wejdą z nimi w konflikt, co do interpretacji 5 artykułu NATO. Są to klasyczne elementy wojny hybrydowej, rozmiękczanie działań rosyjskich i białoruskich pod progiem wojny. Czy my powinniśmy bagatelizować to zagrożenie, jakie stwarza obecność przy polskiej granicy z Białorusią tych bandytów, tych najemników z grupy Wagnera? Czy powinniśmy to lekceważyć? No tak, mam wrażenie, zachowuje się niekwestionowany lider demokratycznej opozycji, na którego trzeba uważać. I generalnie o czym to świadczy, że Tusk to zagrożenie lekceważy? O konsekwencji. Przecież jako premier też to czynił. Też minimalizował, bagatelizował, a groźby faktu, że Rosja ma imperialne ambicje. Co więcej, wtedy Tusk i jego ludzie, spuszczani przez niego ze smyczy jak Palikot, ale przecież wiele innych również, atakowali tych, którzy podkreślali, że Rosja jest groźna dla naszego regionu i dla Polski. A był atakowany w sposób barbarzyński przemysł pogardy słynny, nasz prezydent, profesor Lech Kaczyński. Dzisiaj jest atakowany Jarosław Kaczyński, jest atakowany premier Morawiecki. Więc tutaj przydajmy, panie doktorze, no przydajmy Tuskowi konsekwencje. Warto pamiętać to, co było lat temu, 13, 14, 15. Tusk się nie zmienił. Natomiast zwracam uwagę na to, co zrobili teraz no, patroni polityczni Donalda Tuska, czyli Niemcy. Otóż Niemcy, w Polsce o tym się mniej mówi,
zapowiedziały możliwość przywrócenia kontroli granicznej między Niemcami a Czechami, a Niemcami a Polską. A czemu to uczyniły? Ano dlatego, to jest najlepsze potwierdzenie, że Niemcy, które przecież no, są oddzielone od Białorusi Polską i od Ukrainy Polską, oni biorą pod uwagę scenariusz, gdzie nastąpi może nie wojna pełnoskalowa, bo to nie grozi, ale nastąpi wojna hybrydowa, różne prowokacje, interwencje, nawet przekraczanie granicy przez te zbir, czyli Związek Białorusi i Rosji, tych zbirów, a to może spowodować z kolei falę migracyjną do Niemiec. Więc jeżeli Niemcy się tego obawiają, no to jest totalnym brakiem wyobraźni, że Donald Tusk et consortes tego nie widzą. Ale tak, obóz patriotyczny Rosji nie lekceważy, obóz internacjonalistyczny czy obóz kosmopolityczny Rosję lekceważy, bo ważniejsze jest to, żeby dokuczyć Pisiorom, Kaczorowi i tak dalej. Półtorej minuty nam zostało. Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, dla niemieckich mediów powiedział coś takiego o TSUE. Dzięki temu, że należymy do Unii, gdy zaczął się kryzys Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, naszym quasi sądem konstytucyjnym stał się TSUE i to nie tylko w kwestiach zmian w wymiarze sprawiedliwości, ale i w sprawach środowiska czy kredytów frankowych. TSUE jest latarnią, która oświetla drogę i pozwala mieć siłę i odwagę w walce o ochronę praw człowieka. Bodnar nam też chwalił działania Unii Europejskiej. Chodziło o to, jak Unia szantażowała polskie gminy w sprawie tego LGBT, że tutaj są zakazy i tak dalej. Bodnar wystartuje do Senatu w ramach tego tak zwanego paktu senackiego. Czy to oznacza, że my z rozrzewnieniem będziemy wspominali takich polityków jak Janina Ochojska? Nawet pan profesor Andrzej Rzepliński się nie posuwał do takich stwierdzeń. Gdyby czytał prasę zagraniczną pan Bodnar, a może czyta, może go to nie obchodzi, La Libération podawała, że belgijski przewodniczący TSUE to lobbysta i ten lobbying uprawiał, podobnie jak generalnie Europejska Partia Ludowa w instytucjach Unii Europejskiej, tam były wymienione TSUE, była wymieniony Europejski Trybunał Obrachunkowy, czyli ECA, czyli Court of Auditors oraz Komisja Europejska, a więc TSUE kieruje człowiek, który jest oskarżany przez prasę naprawdę nielubiącą prawicy, bo La Libération to jest prasa bardzo antyprawicowa, jest oskarżany o to, że no, sam bierze udział w takich różnych machinacjach lobbystycznych. No, pan Bodnar, mam wrażenie, że po co nam Trybunał, i na tym kończę, po co nam Trybunał w Luksemburgu. Zaraz zacznie bić zegar. Ja mam ostatnie pytanie do pana, już naprawdę ostatnie. Czy na ten urlop, na który pan się teraz wybiera, to pan się wybiera razem z prezesem, czy to jest ta sama lokalizacja, na którą się zdecydował prezes? Rzeczywiście bije zegar. No. To jest inna lokalizacja, urlop będzie bardzo... Szczęśliwego wypoczynku życzymy. Wszystkiego dobrego, bardzo uprzejmie. Dziękuję. Naszym gościem był Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.